W całych siedmiu królestwach nocna straż, bractwo zaprzysiężone, które od stuleci, a nawet tysiącleci stoi na straży muru, uznawana jest za coś niezwykłego. Jej geneza wiąże się z długą nocą, zimą trwającą pokolenie, podczas której do krainy ludzi przybyli inni, zagrażając zakończeniu istnienia ludzkości. Długa historia nocnej straży wciąż jest opowiadana, w tym historii o czarnych rycerzach strzegących muru i ich szlachetnym zadaniu. Mimo że era herosów minęła dawno temu i inni nie byli widywani od tysiącleci, o ile w ogóle kiedykolwiek byli realni, straż zanikała z każdym rokiem. Zapiski utrzymywane przez straż wskazują, że jej upadek rozpoczął się jeszcze przed epoką Egona Zdobywcy i jego sióstr. Czarni bracia z nocnej straży wciąż ze szacunkiem strzegą krain ludzi, jednak obecnie muszą mierzyć się nie z innymi, upiorami, olbrzymami, zielonymi jasnowidzami, wargami, zmiennoskórymi i innymi stworzeniami z legend, ale z barbarzyńskimi dzikimi, którzy uzbrojeni są w kamienne topory i maczugi. Ci dzicy, choć są tylko ludźmi i nie dorównują dyscyplinie wojowników, stanowią zagrożenie. Nie zawsze jednak tak było. Niezależnie od tego, czy legendy są prawdziwe czy nie, pierwsi ludzie, dzieci lasu, a nawet olbrzymy, jeśli można wierzyć minstrelom, obawiali się na tyle, by rozpocząć budowę muru. Ta monumentalna konstrukcja, mimo że nie jest skomplikowana, zasługuje na miano jednego z cudów świata. Choć maestrowie nie zgadzają się co do tego, czy jej pierwsze fundamenty były z kamienia, to na całej jej 300-milowej długości dominuje lód, pozyskiwany z pobliskich jezior. Pierwsi ludzie, wycinając lód na bloki, przewożąc je saniami na mur i układając jeden na drugim, stworzyli tę strukturę. Dziś, po tysiącleciach, mur osiąga w swoim najwyższym punkcie wysokość ponad 700 stóp, choć jego wysokość zmienia się wzdłuż jego długości, dostosowując się do rzeźby terenu. Legenda głosi, że w procesie budowy muru uczestniczyły olbrzymy, które dzięki swojej ogromnej sile pomagały w ustawianiu bloków. Istnieje możliwość, że w tych opowieściach kryje się ziarno prawdy. Mimo że przedstawiają one te istoty jako o wiele większe i silniejsze niż były w rzeczywistości. Podobne legendy opowiadają również o dzieciach lasu, które choć nie zajmowały się budowaniem murów z lodu czy kamienia, miały wspierać budowniczych za pomocą swojej magii. Jednakże wiarygodność takich opowieści zawsze budzi pewne wątpliwości. Pod cieniem lodowego muru nocna straż zbudowała 19 zamków, które odróżniają się od innych budowli w siedmiu królestwach. Brak im bowiem murów kurtynowych i innych typowych fortyfikacji, ponieważ sam mur stanowi wystarczającą obronę przed wszelkimi zagrożeniami z północy, a straż utrzymuje, że z południa nie ma żadnych wrogów. Spośród tych zamków nocny fort jest największy, choć został opuszczony 2 stulecia temu. Powodem tego były zbyt wysokie koszty utrzymania, które pojawiły się wraz ze zmniejszeniem się liczebności nocnej straży. Maesterzy, którzy służyli w nocnym forcie, gdy ten był jeszcze użytkowany, że zamek był wielokrotnie rozbudowywany przez stulecia, a z jego pierwotnego planu niewiele pozostało, poza niektórymi z najgłębiej położonych krypt, wykutych w skale, na której zamek stoi. Nocny fort przez tysiąclecia służył jako główna siedziba straży, co dało początek wielu legendom. Arcymaester Harmion zebrał niektóre z nich w swojej książce Strażnicy na Marach. Najstarsza z tych opowieści opowiada o legendarnym Nocnym Królu, 13. lordzie dowódcy Nocnej Straży, który ogłosił się królem i miał dzielić łoże z czarodziejką, bladą jak trup. Wspólnie rządzili przez 13 lat, aż Brandon Niszczyciel, król zimy, według niektórych sprzymierzony z królem Zamurem Joramunem, położył kres ich panowaniu. Brandon następnie wymazał imię Nocnego Króla z powszechnej pamięci, co niektórzy tłumaczą tym,
że nocny król był Starkiem, krewniakiem człowieka, który go pokonał. Arcymaesterzy z Cytadeli zazwyczaj nie wierzą w te legendy, choć niektórzy przyznają, że w najwcześniejszych dniach straży mógł istnieć lord dowódca, który próbował wykroić dla siebie królestwo. Istnieją teorie, że trupia królowa mogła być kobietą z krainy Kurhanów, córką kurhanowego króla, który wówczas panował jako niezależny władca, często kojarzony z grobami. Co do tożsamości nocnego króla, opinie są podzielone. Niektórzy uważają go za Boltona, inni za Woodfoota, Ambera, Flinta, Norreya, a nawet Starka, w zależności od regionu, w którym opowiada się historię. Jak to zwykle bywa, historie przypisują mu cechy uznawane za najbardziej interesujące przez tych, którzy je przekazują. Pierwszym wojskowym zakonem w Siedmiu Królestwach, którego głównym zadaniem jest obrona muru, a wszyscy jego członkowie są szkoleni w posługiwaniu się bronią, jest Nocna Straż. Zaprzysiężeni bracia w ramach tego zakonu są podzieleni na trzy główne grupy, którymi dowodzą starsi oficerowie. Pierwsza z tych grup to zarządcy odpowiedzialni za dostarczanie straży żywności, ubrań i wszystkiego, co niezbędne do prowadzenia działań wojennych. Drugą grupę stanowią budowniczowie, którzy zajmują się utrzymaniem muru oraz zamków. Trzecią grupę tworzą zwiadowcy, eksplorujący tereny za murem i walczący z dzikimi. Na czele całej straży stoi lord dowódca, wybierany przez zaprzysiężonych braci w drodze głosowania, w którym każdy, niezależnie od pochodzenia, ma prawo oddać jeden głos. Wybrany lord dowódca pełni swoją funkcję do śmierci. Historia pokazała, że ten system wyborczy służył straży dobrze, a próby jego zmiany, jak choćby przez lorda dowódcę Runcela Hightowera, który chciał przekazać zakon swojemu Benkartowi, nigdy nie przyniosły długotrwałego sukcesu. Obecnie głównym wyzwaniem dla straży są dzicy, którzy stanowią zagrożenie dla krainy ludzi tylko wtedy, gdy pojawiają się ich królowie. Utrzymanie muru i jego obrońców staje się coraz bardziej kosztowne, a liczba zamków obsadzonych przez straż zmniejszyła się do 3, a jej liczebność spadła 10-krotnie w porównaniu do czasów, gdy Aegon i jego siostry przybyli do Westeros. Mimo to utrzymanie straży nadal jest ciężarem. Istnieją różne opinie na temat użyteczności nocnej straży. Niektórzy uważają, że pełni ona ważną funkcję, pozwalając pozbyć się z Siedmiu Królestw morderców, gwałcicieli, kłusowników i innych przestępców, podczas gdy inni zastanawiają się, czy mądrze jest dawać takim ludziom broń i szkolić ich w sztuce wojennej. Chociaż napady dzikich są problemem, trudno uznać je za poważne zagrożenie. Niektórzy mędrcy sugerują, że lepszym rozwiązaniem byłoby pozwolenie lordom z północy na rozszerzenie ich władztwa na tereny położone na północ od muru i wsparcia stamtąd dzikich. Nocna Straż przetrwała do dzisiaj głównie dzięki szacunkowi, jakim darzą ją ludzie z północy. Większość żywności, która pozwala braciom z Czarnego Zamku, Wieży Cieni i Wschodniej Strażnicy przetrwać, nie pochodzi z daru, lecz z corocznych datków od północnych lordów, którzy w ten sposób wyrażają swoje poparcie. W krainie położonej za murem zamieszkują różnorodne ludy, które bez wyjątku pochodzą od pierwszych ludzi. Mieszkańcy bardziej rozwiniętego południa nazywają ich dzikimi, choć sami nie używają tego określenia w odniesieniu do siebie. Wolni ludzie to nazwa, którą określa się najliczniejsze i najpotężniejsze spośród tych plemion. Uważają oni, że ich barbarzyńskie zwyczaje zapewniają im większą wolność niż mieszkańcom południa, zwanych klękaczami. Charakteryzuje ich brak lordów i królów, a także nieuznawanie zwierzchności kapłanów czy osób o tytułach niezależnie od ich pochodzenia. Mimo to ich życie to ciągła walka z nędzą, głodem, zimnem, barbarzyńskimi wojnami oraz śmiercią z rąk własnych pobratymców. Panujące za murem bezprawie nie jest czymś, czego warto zazdrościć, co potwierdzi każdy, kto miał okazję zobaczyć dzikich. Liczne księgi, spisane na podstawie relacji zwiadowców Nocnej Straży, dostarczają świadectw ich ubóstwa, kamiennych toporów, wiklinowych tarcz i futer pełnych pcheł, co odróżnia ich od mieszkańców Siedmiu Królestw. Dzicy wciąż oddają cześć starym bogom, pierwszych ludzi i dzieci lasu,
czyli bogom czar drzew. Istnieją także relacje, według których niektóre plemiona czczą inne bóstwa, takie jak mroczni bogowie podziemi w mroźnych kłach, bogowie śniegu i lodu na lodowym brzegu oraz krabowi bogowie na przylądku Storolda. Jednak nigdy nie potwierdzono tego ostatecznie. Głównie w poszukiwaniu przedmiotów wykonanych z żelaza i stali, których produkcji sami nie opanowali, dzicy łupieżcy organizują napady na terytoria królestwa. Posiadają oni broń wykonaną z drewna i kamienia, a w pewnych sytuacjach nawet z rogu. Istnieją również tacy, którzy wykorzystują topory i noże z brązu, które również są traktowane jako przedmioty o dużej wartości. Jednakże sławni wodzowie czasami dysponują stalą, którą zdobywają kradnąc lub zabierając z rąk zabitych zwiadowców Nocnej Straży. Opowieści zwiadowców z Nocnej Straży przynoszą relacje o ludach zamieszkujących jeszcze bardziej odległe tereny za murem. Mówią o wojownikach zakutych w brąz, którzy żyją w ukrytej dolinie położonej daleko na północy oraz o rogostopach, którzy nawet po lodzie i śniegu chodzą boso. Są również informacje o barbarzyńskich plemionach z lodowego brzegu, które zamieszkują chaty zbudowane z lodu i poruszają się saniami ciągniętymi przez psy. Wśród nich znajdują się plemiona, które wybrały jaskinie na swoje domy. Pojawiają się także opowieści o kanibalach, którzy żyją wzdłuż górnych biegów lodowatych rzek za murem. Jednak tylko nielicznym zwiadowcom udało się przemierzyć więcej niż 150 mil w głąb nawiedzonego lasu, co sugeruje, że może istnieć więcej nieznanych plemion dzikich, niż są oni w stanie sobie wyobrazić. Mimo to zagrożenie, jakie te barbarzyńskie ludy stanowią dla siedmiu królestw, jest zazwyczaj minimalne, z wyjątkiem rzadkich okazji, kiedy to jednoczą się pod władzą króla za murem. Wiele dzikich łupieżców i wodzów aspirowało do tego tytułu, ale tylko nielicznym się to udało, a żaden z nich nie zbudował trwałego królestwa, ani nie zadbał o dobro swojego ludu. W rzeczywistości ci ludzie byli raczej wataszkami niż monarchami. Mimo różnic między nimi, każdy z nich prowadził swoich ludzi na mur, z nadzieją na przełamanie go i podbicie siedmiu królestw położonych na południu. Według legend pierwszym takim królem był Joramun, który miał posiadać róg zdolny do zburzenia muru poprzez obudzenie śpiących w ziemi olbrzymów. Fakt, że mur wciąż stoi, może świadczyć o niewiarygodności jego twierdzeń, a może nawet o samym jego istnieniu. 3000 lat temu bracia Gendel i Gorn byli wspólnie uznawani za królów, którzy panowali za murem. Wspólnie zdecydowali się poprowadzić swoje siły w niezwykły sposób, wybierając trasę podziemną. Przemierzali labirynt zawiłych jaskiń, co pozwoliło im niezauważalnie minąć mur i pojawić się na jego południowej stronie. W trakcie konfliktu Gorn zdołał zabić króla pochodzącego z rodu Starków, lecz wkrótce potem sam stracił życie, padając ofiarą dziedzica pokonanego władcy. Po tych wydarzeniach Gendel wraz z ocalałymi członkami swojego ludu zdecydowali się na ucieczkę z powrotem do jaskiń. Od tego czasu nikt już ich nie ujrzał. Rogaty Lord pojawił się na scenie historycznej około 1000, a może nawet 2000 lat później. Jego imię zostało zapomniane w mrokach przeszłości, ale mówi się, że to właśnie magia pozwoliła mu przejść przez mur. Po kilku stuleciach historię tę kontynuował Baal Bard, którego pieśni wciąż są popularne po północnej stronie muru. Istnienie Baela jest jednak przedmiotem dyskusji. Dzicy wierzą w jego realność i przypisują mu autorstwo wielu utworów, w przeciwieństwie do starych kronik z Winterfell, które nie zawierają żadnych wzmianek o nim. Nie jest jasne, czy brak informacji o Baelu w kronikach wynika z hańby i klęsk, które miały zadać rodzinie Starków. Według jednej z legend miał on nawet uwieść młodą Starkównę i spłodzić z nią dziecko, czy też z faktu, że postać ta nigdy nie istniała. Raimund Rudobrody był ostatnim królem, który zdołał przekroczyć mur. W latach 212 albo 213 zjednoczył dzikich, lecz dopiero w roku 226 udało mu się przedostać na drugą stronę muru. Wielu dzikich, liczących setki, a nawet tysiące, wspięło się na śliski lód, by osiągnąć szczyt i następnie zejść po drugiej stronie. Wszystkie relacje jednoznacznie wskazują, że Raimund dowodził armią liczącą wiele tysięcy ludzi.
dotarli oni aż do Długiego Jeziora, gdzie napotkali na swojej drodze armię lorda Williama Starka oraz pijanego olbrzyma lorda Harmonda z rodu Amberów. Rudobrody znalazł się wówczas pomiędzy wrogimi oddziałami z obu stron, mając za plecami jezioro. Stoczył walkę, podczas której zginął, ale nie przed zabiciem lorda Williama. Bitwa dobiegła końca, zanim na miejsce dotarła nocna straż pod dowództwem lorda dowódcy Jacka Maskuda, znanego przed najazdem jako Wesoły Jack, a po nim nazwanego śpiącym Jackiem Maskudem. Rozgniewany Artos Stark, brat zabitego lorda Williama i uznawany za najgroźniejszego wojownika swojej epoki, polecił czarnym braciom pochować poległych. W wykonaniu tego zadania członkowie Nocnej Straży wykazali się niezwykłą skutecznością. Będziemy wdzięczni za subskrybowanie tego kanału, a także za kliknięcie w dzwoneczek. Jest to dla nas duża motywacja i pomaga nam rozwijać ten kanał.